My podchodzimy do tego meczu jak do każdego jednego. No, gramy z liderem, gramy u siebie. Co prawda nie mamy super komfortowej sytuacji, mamy problem, bo Przemek nam nogę Kępski podkręcił, także na pewno nie będzie grał na pełnym dystansie, na pewno nie wyjdzie w szóstce, ale graliśmy akurat wczoraj tam sparing z Międzyrzeczem. Fajnie się zaprezentował jego zmiennik, Rystek. W ogóle ta młodzież jest taka, że ona chce, ona pracuje, ona walczy o miejsce, także mają szansę teraz, żeby się pokazać z jak najlepszej strony. Jak to będzie, tego nie wiemy, natomiast sytuacja jest tego typu, że chcemy u siebie na pewno z jak najlepszej strony się zaprezentować. Najważniejsze jest to, żeby u nas funkcjonowała głowa i była radość z grania. I to chłopakom powtarzam cały czas. Jeżeli my jedziemy i oni sami to widzą z boku, że zaczynamy myśleć, że dobrze pracujemy na boisku, wykonujemy te działania, które robimy tutaj na treningu, to nie ma dla nas w drugiej lidze takiego zespołu, z którym byśmy nie wygrali. Natomiast jeżeli wkradnie się niepewność, jeżeli zacznie się ta głowa nie tak funkcjonować, to każdy z nami wygra. No, chcemy obronić pozycję lidera. My jesteśmy teraz na pierwszym miejscu. Wiadomo, że później gramy w playoffie na starych zasadach, czyli pierwszy zespół zagra z czwartym. Chcemy być jak najwyżej, żeby mieć jak najłatwiejszą tą drogę w kolejnych rundach. No, ale spodziewamy się, że w Zielonej Górze będzie ciężka przeprawa. Trener Tomasz Paluch na pewno przyszykuje kilka niespodzianek, będzie chciał nas zaskoczyć, więc no, musimy być bardzo uważni i ostrożni, żeby no, nie było przykrej niespodzianki. Da się w ogóle zaskoczyć? Mówię tutaj już o obu drużynach, no bo nie da się ukryć, że przy spotkaniach AZS-u z Astrą, no to spotykają się zawodnicy, którzy raczej znają się prawie jak łyse konie. Myślę, że są jeszcze takie rezerwy zaskoczenia, które może zastosować jeden i drugi trener. Wiemy, że w Zielonej Górze może być problem na pozycji przyjmującego. W tym tygodniu na kontuzję narzeka Przemek Kępski. Tutaj AZS będzie miał drobne problemy. Będziemy starali się to wykorzystać, a oni w pewien sposób zatuszować, być może zaskoczyć nas bardziej. Także są miejsca, w których jeszcze możemy sobie pozwolić na niespodzianki. Zobaczymy, kto przygotuje większą.